Witam serdecznie i jako korepetytor online z przedmiotów ilościowych ekonomicznych zapraszam Was do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem chciałam poruszyć temat ze statystyki matematycznej, a dokładniej budowy przedziału ufności dla współczynnika korelacji liniowej Pearsona. W przypadku, zaznaczam, gdy próba jest mała. Na przykładzie zadania. W pewnym mieście 27 niezależnie wylosowanych studentów zbadano pod względem wysokości miesięcznych dochodów rodziców i wysokości tygodniowych wydatków. Współczynnik korelacji Pearsona między tymi cechami wyniósł 0,62 i wiedząc, że przy współczynniku ufności 0,95 mamy zbudować przedział ufności dla współczynnika korelacji w populacji generalnej, przystępujemy do wykonania tego polecenia. Zaczynamy od wszystkich informacji, jakie my posiadamy w tym zadanku. Wiemy na pewno to, że współczynnik korelacji liniowej Pearsona między dwoma cechami, które akurat w tym zadaniu analizujemy, jest już gdzieś na poziomie między umiarkowanym, a ja bym powiedziała, że już wysokim. Wszystko zależy od widełek, na jak dzielimy, powiedzmy, przedziały od 0 do 1 co do wartości bezwzględnej, wartości współczynnika korelacji liniowej Pearsona. Dla mnie jest to już korelacja i dodatnia, i wysoka. Jeżeli u nas jedną cechą na przykład może być wysokość dochodów, a drugą wysokość takiego kieszonkowego czy po prostu wydatków, musimy zwrócić uwagę na to, czy próba, którą mamy podaną w treści zadania, czy ona jest traktowana jako próba duża, czy próba mała. Ja w tym momencie uznam tą próbę jako próbę małą. Dlaczego jako próbę małą? Ponieważ nie przekracza ona 30 jednostek. A jeżeli próba nie przekracza 30 jednostek, to my będziemy musieli wybrać wzór bazujący na rozkładzie testudenta. I wówczas ten wzór na przedział ufności dla współczynnika korelacji liniowej Pearsona budujemy w oparciu o następującą formułę. Wiemy, że na pewno korelacja ma wartość 0,62. Będziemy potrzebowali wartość z rozkładu testudenta. Zaraz oczywiście pokażę dlaczego, ale powiedzmy uzupełnijmy te elementy, które są nam niezbędne do wzoru, żeby później tego obliczenia głównego nie przerywać. Wartość krytyczna z rozkładu testudenta. Po pierwsze będzie wynosiła 2,06. Pytanie, skąd to się mi wzięło? Zaczynamy od tego, że jeżeli współczynnik ufności ma być przy tym przedziale ufności na poziomie 0,95, to oznacza, że poziom istotności błędu to dopełnienie, czyli pozostałe 5%. I teraz, jeżeli ja wiem, że liczba obserwacji w moim badaniu to 27 studentów, to my musimy zauważyć, że tak zwane stopnie swobody, jakie są niezbędne do znalezienia wartości krytycznej w rozkładzie testudenta, to zawsze jest n-2. W przypadku oczywiście budowy przedziału ufności dla współczynnika korelacji liniowej Pearsona. Czasem w przypadku na przykład średniej jest to tylko n-1. Także trzeba oczywiście się kontrolować, pilnować i patrzeć dokładnie na wzory. A więc w moim przypadku wiem, że stopni swobody mam 25, a wielkość próby wynosi 5%. Gdy teraz przełączymy się na tablicę rozkładu testudenta z wartościami krytycznymi i patrzymy na zwykły, normalny poziom istotności dla testu dwustronnego i jeżeli wiem, że poziom istotności wynosi 5%, a u nas próba wynosi powiedzmy tam 27, a stopnie swobody 25, to byśmy musieli mieć takie tablice, gdzie ta wartość 25 powinna być znaleziona w wierszu i na skrzyżowaniu z poziomem istotności alfa byśmy mieli tą krytyczną.
Te tablice, które ja akurat tutaj prezentuję, są bardzo ukrócone, ale w tych tablicach, które macie, prawdopodobnie macie je dorobione aż do 30 i bierzecie dla 25, dla poziomu istotności 0,05 i na skrzyżowaniu będzie dokładnie ta wartość, którą wy potrzebujecie. Gdy teraz się przełączamy, jak widzicie, ja mam podaną tą wartość. Ona przeze mnie została wygenerowana w Excelu. Bo czy wy wartość krytyczną znajdziecie w tablicy, w tablicach statystycznych papierowych, czy w Excelu, nie robi to różnicy. Wynik będzie dokładnie ten sam. Tylko, że jeżeli mamy do czynienia czy z egzaminem, czy z kolokwium, raczej do czynienia macie tylko z tablicami, bo z innych narzędzi niż kalkulator na pewno nie można, z narzędzi elektronicznych, innych niż kalkulator nie można korzystać. A więc mamy podaną tutaj wartość krytyczną z rozkładu test studenta i wracamy do głównego wątku, czyli budowy przedziału ufności dla odchylenia standardowego, przepraszam, nie dla odchylenia standardowego, tylko dla współczynnika korelacji Newy-Pearsona. On jest tutaj na środku i z prawdopodobieństwem na przykład 95% ten współczynnik korelacji będzie się zawierał między lewą a górną granicą tego przedziału. Gdy podstawimy wszystkie wiadome wartości, czyli ile wynosi przy współczynnik ufności, Jezu, przepraszam jeszcze raz, poziom tego współczynnika korelacji Newy-Pearsona, ile wynosiła krytyczna z rozkładu test studenta, ile wynosiła jeszcze raz współczynnik korelacji Newy-Pearsona, wielkość próby. I po prawej stronie zrobimy dokładnie to samo obliczenie, ale nie z minusem, a z plusem. I dokonamy odpowiednich obliczeń, wychodzą nam widełki, czyli tak zwane granice przedziału, dolna, jak i górna granica, w jakiej może się zawierać współczynnik korelacji Newy-Pearsona przy poziomie ufności 0,95. Możemy już tylko na sam koniec podać interpretację, która może przykładowo brzmieć: z ufnością 95% wartość współczynnika korelacji Newy-Pearsona między tymi dwoma cechami zawiera się w przedziale od do. Taka interpretacja jest jedną z przykładowych. Wy możecie na uczelni mieć preferowaną ciut inną. Ważne, żebyście napisali tą interpretację i ona została zaliczona. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek,
co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.